Może jakaś skrzynka czy coś? A nie. No kurde, te dwie drogi mnie wkurzają. Gdzie jest ta, która mnie nie zaprowadzi do następnej sekcji? Bo kurde, jak eksplorować, to... No. W pełni. Tu będzie ta wioska chyba. O. E. 46. Okej, okay, dostaniecie w pierdol. Jesteście niebezpieczni. Wystarczy. Afkwart. Musisz do łazienki. Nie kurde, zaatakowałeś mnie, więc pierdol się. Niezręczne. O nie, nic z tego. Chcesz krwi, to dostaniesz krew. Nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia. Czy ty na serio musisz mieć tyle HP? Raczej obrony. Wi-Fi tutaj zsie. Mój internet jest lepszy od twojego, więc musisz zginąć. Papa. Zaraz pewnie ludzie będą... Co ty robisz? Nie atakuj ich. Ale ja będę robił to, co chcę. Przecież powiedziałem. Tak, by the way, też... powiedziałem w pierwszym odcinku, że... żeby ludzie mi nie pisali spoilerów do tej gry i zgadnijcie, co kurde ludzie zrobili. I właśnie dlatego nie czytam komentarzy pod tym let's playem. Będę czytał tylko i wyłącznie po tym, jak się skończy. Czyli mam nadzieję, że to jest wioska, w której mogę coś tam porobić i później wrócić do tamtej jaskini. Sklep. I save. I pudło. Przyjacielskie miasto. Ta na pewno. Nie chcesz pójść do drugiej strony miasta? O, tunele. Ale to najpierw nie. Najpierw zobaczymy, o co tutaj chodzi. Witaj, podróżniku. Jak mogę ci pomóc? Męska bandana. Plus 4 obrony. 11 HP razy 2. Bicycle. Cinnamon bun. Kurde, czemu te przedmioty są takie drogie? 22 HP to powinno przynajmniej 5 goldów kosztować. No cóż, armor nam się przyda. Sell. He? No to w takim razie po co ty... Skoro nie chcesz mi nic sprzedawać i to nie jest Lombard, to po kiego chuja jest opcja sprzedaży w takim razie? Exit. To znaczy, że pewnie będę musiał wszystko do pudła składować. Nie, stop. Use. 5, 7, dobra, jest. Jest. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Może z jedne lody zostawię. I git. Czy do Ina potrzebuję iść? Nie, mam pełno HP. Uuu, święta! Co jest dość dziwne, ponieważ dziś mamy 13 grudnia. Okropne nastolatki nie dały spokoju lokalnemu potworowi, dekorując jego, jego drzewne rogi. Więc zaczęliśmy dawać temu potworowi prezenty, żeby czuł się lepiej.
Teraz to tradycja, by zostawiać prezenty pod udekorowanym drzewem. Grillbys. Co się tu odpierdala? O, to ty! Gdzie jest ten drugi? Nie mogę bawić się z tym głupim kolesiem sam. Po prostu wygra. Interesujący komentarz. Czy to jest bar tylko i wyłącznie dla psów? Czy ludzkie jedzenie jest inne od jedzenia dla potworów? To robi rzeczy jak spoilowanie. Kiedy to robisz, kiedy to jesz, to przychodzi przez całe twoje ciało ohydne. Chciałbym to kiedyś spróbować. Stolica staje się coraz bardziej zaludniona, więc słyszałem, że zaczynają przenosić się tu. Nie chcę widzieć rozwalenia tutejszej kultury. Ale chciałbym definitywnie zobaczyć jakichś miastowych, którzy by ślizgali się i spadali na ich dupy. Jukebox is broken. Nieważne. A, to ten w płomieniach. On mówi, że dałby mi szklankę wody, ale nie dotyka takich rzeczy, ponieważ jest z ognia. Wow! W życiu bym na to nie wpadł. Wezmę najpierw, popatrzę, co tu jest ciekawego. Biblioteka z bykiem. Cześć. I tutaj w bibliotece, tak, wiemy. O! Poczytałeś mi w myślach. No to tu jestem, piszę tą książkę. Pewna osoba przychodzi i bierze książkę. Zaczynają ją czytać. Och, przepraszam. Wciąż czytam tą, wciąż piszę tą książkę. A, to ty gadałaś, okej. Spadam stąd, to miejsce jest dziwne. Dużo listów. Pewnie spam. Nie mówcie mi, że tu święty Mikołaj mieszka. Zamknięte. Zamknięte. Od środka. Skąd wiesz, że od środka? Coś mi się zdaje, że jak pójdę dalej, to zamarznę na śmierć, ale dobra. Wiedziałem. To znowu ty, no. Nie możesz mi spokoju dać, człowieku. Pozwól, że powiem ci o moich zróżnicowanych tych uczuciach. Uczucie jak Joy, jak to kurde się tłumaczy? Kurde, mam to słowo na końcu języka. Radość, o. Radość ze znalezienia kolejnego lovera past, ale ja gównianych past nie lubię. Admiracja dla skilla rozwiązywania układanek. Chęć posiadania fajnej osoby, która myśli, że jesteś fajny. Ja nie myślę, że jesteś fajny. Te uczucia muszą być uczuciami, które teraz czujesz. Wcale nie. Mogę ledwo sobie wyobrazić, jak to jest czuć takie coś. W końcu jestem taki bardzo wielki. Nigdy nie zastanawiałem się, jak to jest mieć dużo przyjaciół. Żal mi cię, samotny człowieku. Nie martw się, nie będziesz już samotny. Dołączysz do mojej drużyny czy coś? Ja, wielki papieros, będę twoim. Nie mówcie mi, nie. To jest nie tak. Nie mogę być
Dobrze, że przyjacielem. Już myślałem, że kochankiem, kurde, spierdzielaj. Jesteś człowiekiem. Muszę cię złapać. Więc... I wtedy będę mógł wypełnić moje marzenie. Potężny, popularny, z prestiżem, to jest papieros. Najnowszy członek gardy stróżów prawa z zamku. Będę z tobą... O. Chcesz się bić? Chcesz, kurde, się bić? Staniesz w pierdol. Ale najpierw... Lubi mówić he he he. Wow. No zobaczymy. Papirus. Flirt. Nie chcę z nim flirtować. Nie chcę też go obrażać. Więc zostało redukowanie HP. Ale najpierw. Więc nie będziesz walczył, więc... Zobaczmy, czy możesz... A, dobra, niebieski atak. Jej! Jestem zajebisty. O, fuck! Co to miało być, ty? Jesteś teraz niebieski. To jest mój atak. Ha, ha, ha. Jesteś niebieski. No, zobaczymy. Uważaj. Czyli to teraz platformówka, tak? No, zobaczmy. Jak wysoko możesz skakać? Kurde, ja mogę skakać tak wysoko jak Marian. Więc spadaj. Pachnie jak kości. A nie zmuszaj mnie do użycia mojego specjalnego ataku. Cholera. No i co? O. Dobra, nie ma co. Spróbuję. Nie, dalej pierdzieli swoje. Chciałem powiedzieć, czy to Flappy Bird? Dobra. Spróbuję zredukować jego HP do zera w takim razie. Nie, nie do zera, tylko do prawie zera. O, fuck. A, nie wkurwiaj mnie. Tak, tak, tak! 47! Undynę będzie ze mnie bardzo dumna. Ja nie jestem z ciebie dumny. Cholera. No zajebiście już po mnie. A nie. Kochaj się, ja cię kocham. Odnowiłeś 15 HP. Ta, zamknij gębę. Zdrajco pieprzony, ty. Chociaż z drugiej strony i tak ty nigdy po mojej stronie nie byłeś. Tylko zastanawia się nad jego opcjami. To może działa. Mój brat, cóż, on nie zmieni się za bardzo. Wezmę się u zdrowie. Flappy Bird, kurde! Ja pierdzielę. Nie chcę, kurde, z nim... Obrażę go. Okej. Ale coś on tam się zastanawia nad tym... Nad jego opcjami, więc... Powalczę z nim i zobaczymy. O kurde, zapomniałem, że przecież mogę na lewo i prawo chodzić. Ja tu jestem zapominalski. Ktoś jak ty jest bardzo rzadki. Uuu!
Dobra. Mam nadzieję, że teraz krytyka nie będzie. Nie sądzę, że ciebie puszczą. Okej, blać, ostatni lód. Po tym, jak zostaniesz złapany i wypuszczony? Nie, nie wypuszczony. Wysłany. Fuck. No to chwila, no to mogę teraz z tobą pogadać, czy nie? Zbyt zajęty walczeniem. Ach, kogo to obchodzi? Poddaj się. Cholera. Okej, jak chcesz. Ja tam mogę się lać, mnie to nie obchodzi. Poddaj się albo weź na klatę mój specjalny atak. Tak, za niedługo użyję mojego specjalnego ataku. Blać! Dobra, przygotowuję ten cały atak, no zobaczymy. Nie, za niedługo użyję tego... No to kurde, przestań o tym gadać i... Użyj. Mam to w dupie. Powinienem się... Niech będzie. To jest twoja ostatnia szansa. Blać, jestem naprawdę okropny w unikaniu tych rzeczy. No dobra. Co do jasnej ciasnej. To jest mój specjalny atak. Hej, ty głupi psie. Czy słyszałeś mnie? Przestań jeść tą kość. Hej, co ty robisz? Wracaj tutaj z moim specjalnym atakiem. Kropki. Och, cóż. Po prostu zużyję bardzo fajnego, zwyczajnego ataku. Dobra. Oto jest absolutnie normalny atak. Fuck me. Fuck me! Kurde, sygnały Wi-Fi kościste mnie atakują. Fajne. Dildo. I już coś. O, really? Nie przypuszczałem, że takie rzeczy mogę robić. A nie, nie mogę, to było skryptowane. I co? No cóż, nie możesz mnie pokonać. Tak, widzę, że się trzęsiesz. Jednak ja, wielki papieros... To ty będziesz mnie oszczędzał? Oszczędzę cię, człowieku. Teraz jest twoja szansa, by zaakceptować moją litość. O, okej, rozumiem. Spierdzielaj. Ho, ho, ho. Nie mogę powstrzymać nawet kogoś tak słabego jak ty. Undyn będzie bardzo rozczarowana mną. Czy tam rozczarowany. Undyn to raczej taki... babskie imię. Mi to się kojarzy z jakimś tam... z jakąś syreną czy coś. Nigdy nie dołączę do Straży Królewskiej i... ilość moich przyjaciół będzie... nie będzie wzrastać czy coś. Więc co powinieneś... Bądźmy przyjaciółmi, co za przegraniec. Niech już będzie. Naprawdę? Chcesz być przyjacielem ze mną? No cóż, tak sądzę. Myślę, że mogę na to pozwolić. Wow. Mam przyjaciół. Kto pomyślał, że potrzebowałem ich robić? Czy to przez to, że dawałem ludziom okropne układanki i walczyłem z nim? Nauczyłeś mnie dużo, człowieku.
i możesz przejść. I dam ci... O, on poprowadzi nas na ten, na samą górę, okej. Bariera magiczna. To magiczna pieczęć, która trzyma cię pod ziemią. Wszystko może tędy wejść, ale nic nie może wyjść. Oprócz z kimś, kto ma potężną duszę, jak ty. Właśnie dlatego król chce dostać człowieka. Chce otworzyć tą barierę z mocą duszy. Wtedy my, potwory, możemy powrócić na powierzchnię. Och, prawie zapomniałem ci powiedzieć, żeby dojść do wyjścia, musisz przejść przez zamek króla, króla wszystkich potworów. On jest, cóż, jest wielkim futrzastym głąbem czy coś? Wszyscy lubią tego kolesia. Jestem pewien, że jeżeli powiesz, przepraszam, panie Dreamur, czy mogę pójść do domu? Poprowadzić cię sam do tej bariery. Tak czy inaczej, dość gadania. Będę w domu, będąc bardzo fajnym przyjacielem. Przyjdź, jeżeli chcesz tam pogadać czy coś. Socjalinka, chcesz, żebym z tobą budował, i przestań po wodzie łazić i po drzewach. To wszystko. Pójdę do tego, do kolesiostwa tego. Jak to się nazywa? Miasto, kurde. Muszę rzeczy do HP kupić sobie. O, papierus tam był. Zaraz z nim pogadam. Z tym, z tą cholerą kościstą. Reksio to by mu już dał w pierdziel. Ta. Thanks for your purchase. A, sprzedawać przecież nie mogę. Pewnie. Czy w tym mieście są tylko i wyłącznie króliki? Nie, tam misiek też jest. I tu misiek, dobra, króliki i misie. I myszy. Ty nawet nie wiem, czym jesteś. Wszyscy wiemy, że podziemie ma problemy, ale i tak się uśmiechamy. Czemu? Nie możemy zrobić wszystkiego, więc... Czemu mamy być wiecznie naburmuszonym? Naburmuszonymi raczej. Trochę w tym racji, ale hej. Ja tam wolę być naburmuszony. O, shit, tu jesteś. Nawet się do mnie odwracasz. Ja ci nie zauważyłem. Więc wróciłeś, by mnie zobaczyć. Musisz być naprawdę serio o tym wszystkim. Muszę cię zabrać w bardzo specjalne miejsce. Miejsce, gdzie lubię spędzać dużo czasu. Chciałbym tak szybko się ruszać. Czemu nie mogę tego robić? Już? Mój dom. Ech. Ten twój dom jest dziwny. Nawet konsoli do gry nie masz, ja pierdzielę. Witaj w moim domu. Enjoy and take your time. To mój pokój. Jeżeli skończyłeś się rozglądać, możemy wejść i pogadać jak para bardzo fajnych przyjaciół. Okej. Okay. To jest bardzo regularny. Ile ty masz lat, że masz takie łóżko? Kurde, ja zawsze takie chciałem mieć. Ty cholero jedna. Więc jeżeli wszystko widziałeś, czy chcesz ze mną pogadać? Okej. Okay. Okej. Okay. Pogadajmy. Co? Start. Właściwie nigdy tego więcej wcześniej nie robiłem, ale nie martw się. Nie możesz powiedzieć, jestem przygotowany, bez użycia liter z mojego imienia. Kilku liter. Okej, książka z biblioteki na ten temat. I
Będziemy dobrze się bawić, zobaczmy. Friendship Hut. Czy to jest kurde persona? Wygląda na to, że jestem taki poinformowany. Jest nawet dzisiejszy dzień, Tuesday. Jesteśmy chyba gotowi na krok drugi. Krok drugi. Właściwie co to znaczy? Hangout. Gadanie, nie? Hangout. Spędzanie wolnego czasu. No. Ahem. Człowieku, ja wielki papieros. Spędzę z tobą czas. Niech będzie, tylko nie dawaj mi szlugów. Naprawdę wow. Myślę, że teraz czas na trzecią część. Krok trzeci. O, po chuja! Ładne ciuchy, no. Pokiego. Poczekaj. Ciuchy, ta bandana na twojej głowie. Ty teraz nosisz ciuchy. Nie tylko to. Wcześniej dzisiaj... Wcześniej też miałeś ubrania. Nie, czy to może być? Chciałeś ze mną łazić od samego początku? Nie. Mimo tego zacząłeś nosić ciuchy dzisiaj ze wszystkich dni. Czy twoja przyjaźń? Czy nasze... Nie. Nie, twoja moc przyjaźni. Coś odpierdala. Nie myśl, że mnie przychytrzyłeś. Ja wielki papieros. Nigdy nie zostałem pokonany w spędzaniu wolnego czasu i nigdy nie będę. Mogę z łatwością do ciebie dojść coś. Widzisz, ja też mogę nosić ubrania. Właściwie... Zawsze noszę moje specjalne ubrania pod moimi normalnymi ubraniami. Przy okazji, jeżeli ktoś chciałby ze mną spędzić wolny czas. Kurde, czy możemy już to w końcu skończyć? Co myślisz o moim sekretnym stylu? I hate it.